Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć własne personalizowane kubki. Do stworzenia własnego kubka będziemy potrzebowali prasy Cricut MacPress, kubków dostosowanych do metody sublimacji, plotera tnącego np. Cricut Explore 3, taśmy termicznej oraz arkuszy Cricut Infusible Ink bądź wydruków z drukarki sublimacyjnej. Jeżeli używasz prasy MacPress po raz pierwszy, musisz zarejestrować ją na stronie producenta. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć program Cricut Design Space, wybrać Setup New Machine. Następnie wybieramy opcję prasy HeatPress i kolejno prasę do kubków MacPress. Samouczek przeprowadza nas przez cały proces, wskazując, jak prawidłowo podłączyć urządzenie. Następnie zatwierdzamy politykę prywatności na stronie, a do prasy instaluje się oprogramowanie. Po chwili proces jest skończony i możemy rozpocząć pracę z urządzeniem. Rejestrację dokonujemy tylko raz i nie musimy jej już powtarzać przed kolejnym użyciem. Teraz czas na przygotowanie projektu. Możesz zrobić go na oprogramowaniu dołączonym do Twojego plotera tnącego. W przypadku ploterów Cricut jest możliwość wybrania gotowych szablonów kubków, które pomagają w umiejscowieniu wzoru na etapie projektowania. Natomiast możesz oczywiście samodzielnie zmierzyć kubek i dostosować wzory do jego rozmiaru. Ja łączę ze sobą elementy, zaznaczając je oba i wybierając opcję Attach. Następnie wybieram Make It i zaznaczam, że projekt będzie wycinany na macie. Następnie wybieram opcję odbicia lustrzanego. Kolejnym krokiem jest wybranie z listy materiałów Infusible Ink i wysłanie pliku do plotera. Na macie plotera umieszczam arkusz kolorową stroną do góry. Ładuję ją do urządzenia, a po chwili ploter rozpoczyna cięcie. Kolejnym krokiem jest zdjęcie arkusza z maty. Odcinam z niego wycięty wzór nożyczkami, a następnie za pomocą narzędzia haczyk zdejmuję wycięte elementy napisu. Tak przygotowany arkusz układam na powierzchni kubka. Używam też taśmy sublimacyjnej odpornej na ciepło, aby jeszcze mocniej docisnąć arkusz do jego powierzchni i zabezpieczyć grafikę przed przesunięciem podczas wgrzewania w prasie. Włączam prasę przyciskiem na obudowie. Czas nagrzewania prasy trwa około 4 minut. Po tym czasie lampka zmieni kolor na zielony, co oznacza, że jest gotowa do użycia. Aby włożyć kubek do prasy, otwieram ją, pociągając uchwyt do góry. Następnie, trzymając kubek za uszko, wkładam go delikatnie do prasy, uważając, aby się nie oparzyć. Zamykam uchwyt na górze urządzenia, a prasa zaciska się wokół włożonego kubka. Czekam, aż zaświecą się wszystkie 5 lampek na górze prasy. Oznacza to, że kubek jest gotowy do wyjęcia.
prasa wyda także dźwięk, powiadamiając nas o końcu procesu wgrzewania. Trwa on około 6 minut. Kolejnym krokiem jest delikatne wyjęcie kubka za uchwyt i odłożenie na bezpieczną powierzchnię na około 15 minut do czasu ostygnięcia. Gdy kubek jest już chłodny, możemy zdjąć z niego taśmę zabezpieczającą i arkusz Infusible Ink. Tak prezentuje się gotowy kubek z naszym wzorem. Jest odporny na podgrzewanie w mikrofalówce i mycie w zmywarce. Dajcie znać, czy film się Wam podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków.